Świat pędzi do przodu, a krok w krok z nim pędzi nauka, oferując coraz skuteczniejsze sposoby na walkę z chorobami, także tymi najcięższymi. Najnowsze osiągnięcia, których dokonali naukowcy w tej dziedzinie, przybliżyła nam wszystkim konferencja, która odbyła się na UWM-ie. I trzeba przyznać, że były to kroki milowe. Myślą przewodnią jest z laboratorium do kliniki, wspólny cel, różne techniki, ponieważ w tej chwili techniki są bardzo różnorodne, począwszy od bardzo wartościowych, klasycznych, skończywszy na najnowszych, które są określane jako histologia molekularna. Niektóre z wyników badań, o których można było usłyszeć na wykładach, przedstawiały znane nam wszystkim problemy w nieznany sposób. No jest kilka zasadniczych cech, które gwarantują nam prawidłową starość. Najważniejszą, zalecaną przez wszystkich geriatrów i gerontologów cechą jest ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Dieta i ćwiczenia to prawdopodobnie dwa najlepsze sposoby na walkę z otyłością, lecz także obniżenie temperatury wnętrz, w których przebywamy. Ponieważ by zachować temperaturę ciała, organizm musi spalać tłuszcz. Niewątpliwie dieta bogata w warzywa, w zielone warzywa, tak zwana dieta śródziemnomorska, jest jednym ze środków, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników i ewentualnie stanów zapalenia w wielu tkankach i narządach, co może opóźniać albo zapobiegać wręcz powstawaniu komórek podlegających nowotworzeniu. Na konferencji poruszany był również temat kontrowersyjnych komórek macierzystych, które okazały się w świetle nauki całkowicie niekontrowersyjne. You had to take a fertilized embryo and you had to then... Wcześniej braliśmy embrion i z braku lepszego słowa zabijaliśmy go, by wyizolować z niego komórki macierzyste. Dzisiaj nie musimy już tego robić. Jeśli cierpisz na chorobę genetyczną, pobierzemy komórki z twojego ciała, jak na przykład komórki skóry, i cofniemy je w rozwoju do poziomu komórek macierzystych. Widziałbym, jak można stworzyć sprawne nerki, takie, które potrafią produkować mocznik. Co 10 lat temu było science fiction, teraz to science fact.